Dziś bierzemy pod lupę postacie, które są chyba najbardziej bezużytecznymi zapchajdziurami w historii totalnej porażki. Katie i Sadie. Zastanówmy się, jak daleko zaszły w programie i przeanalizujmy, dlaczego ich obecność była tak zbędna. Zapraszam. Myślę, że powiedzenie, że Katie i Sadie niewiele wniosły do totalnej porażki, to tak jakby nie powiedzieć nic. Katie i Sadie to praktycznie kopie tej samej osoby. Brakuje im indywidualności, a ich osobowości można opisać jednym słowem. Symbioza. I to aż do przesady, gdzie nawet na sekundę nie potrafią się rozdzielić. To właśnie sprawia, że zamiast wnosić cokolwiek do fabuły, po prostu są. Pierwszego dnia były rozpaczone, bo Chris przydzielił ich do innych drużyn i nie mogły być razem. Cała sytuacja przypominała bardziej reakcję na koniec świata niż na zwykłą zmianę drużyny w programie. Naprawdę dziewczyny, to tylko gra. Weźcie, zejdźcie na ziemię, proszę was. Kiedy okazało się, że Izzy zamieniła się drużynami, aby Katie i Sadie były razem w jednej, to obie z radością skoczyły z wysokiego klifu. Jednakże później obie w bardzo głupi sposób zostały popieszczone przez trujący bluszcz. I sami sobie zobaczcie, co się później stało. Dziewczyny, przykucnęłyście sobie w lesie? Zauważyłyście, nad jakimi roślinami przykucnęłyście? Miały owalny kształt, były zielone i rosły wszędzie! Popieścił was trujący bluszcz. O nie! Ale widok! To ci dopiero numer! Tak naprawdę ciężko jest tu cokolwiek o nich powiedzieć, bo w przeciwieństwie do takiego DJ-a, Duncana, Bridget Jeffa i innych postaci, które wam teraz do głowy przychodzą, to tam można byłoby mówić godzinami o ich postaraniu się lub jakimś zaangażowaniu w wyzwanie. W przypadku tych dziewczyn jedyny angaż, jaki widziałem i zwróciłem na niego szczególną uwagę, to w odcinku pierwszym, gdzie był skok z klifu. W odcinku piątym jedyne, co potrafiły zaprezentować, to uwaga, trzymajcie się krzeseł, bo to po prostu wszystkich powali na łopatki, taniec. Tak, umiejętność tańca w programie przetrwania jest przecież absolutnie kluczowa. Czy odcinek szósty, w którym to obie się zgubiły w lesie i zaczęły bezsensowną kłótnię? Nie wiesz, gdzie jesteśmy, prawda? Wiem! Dobra, nie wiem, ale to nie moja wina. Zauważyłaś, że wszystkie drzewa są takie same? No, wiedziałam, że nie powinnam była cię słuchać. Co? Myślisz, że jestem za mało bystra, żeby ich znaleźć? Przecież nie masz najlepszej orientacji w terenie. Ej, no właśnie, że mam. Nie, właśnie, że nie. Bo się gubimy. Gubimy. Ich wielka kłótnia w lesie to chyba jedyna chwila, kiedy my, widzowie, mogliśmy zobaczyć odrobinę różnicy między nimi. Niestety nawet wtedy nie potrafiły zachować odrobiny godności, a ich zgubienie się w lesie przypominało raczej komedię pomyłek. Ja przynajmniej umiem kierować samochodem, ty, chodząca dziewczyno. Kto teraz jest bystrzejszy? Ubiegłoroczna wycieczka na plażę coś ci mówi? Nie wierzę, że wyciągasz tę starą historię, ale tego dnia miałam na sobie naprawdę urocze bikini. Wjechałaś samochodem mojej mamy w stoisko z przekąskami. To było zupełnie poza moim polem widzenia! Gdyby nie ja, to jeździłabyś do centrum handlowego autobusem! No a gdyby nie ja, nigdy byś nie znalazła drogi do tego centrum! Och, ja dobrze znam drogę do centrum! Ciągle liczysz na mnie! Gdyby nie ja, to nawet nie znalazłabyś się w tym programie! O! Mówisz tak, bo jestem ładniejsza od ciebie! Wiedziałam, że tak myślisz! To prawda! Wszyscy tak uważają! Dosyć tego! Kiedy wrócimy do obozu, rozwiązujemy NPWKZ! Świetnie! Po czym, kiedy się pogodziły i dotarły jako ostatnie z drużyny, jedna z nich, czyli Katie, pożegnała obóz. A Sadie przeżywała to, jakby ktoś bliski z jej rodziny zmarł. Jakby rozumiem, że przyjaciółka jej odchodzi, bo wypada z gry. Ale no już nie przesadzajmy. Tak naprawdę później, nie licząc odcinka z fobiami, gdzie to Sadie brała udział z Lindsay w wyzwaniu, bo obie miały fobię odnośnie fatalnych fryzur i obie siedziały z perukami na sobie przez określony czas, to przez resztę odcinków Sadie była jako tło. Prawie w ogóle się nie odzywała, aż do odcinka 11, gdzie to miała strzelić w strzałę wiszącą nad głową Courtney i zapewnić swojej drużynie wygraną. Niestety w strzałę z przeciwnej drużyny trafiła LeShauna w Owena i to ona wygrała tę wyzwanie, a Sadie, no cóż.
trafiła we wszystko i wszystkich, tym samym zapewniając sobie zagrożenie i wyautowanie z wyspy. Oczywiście na początku zareagowała złością, aczkolwiek złość szybko jej z twarzy i z emocji zeszła, kiedy spotkała Katie i razem mogły odpłynąć w nieznane, a dokładnie to do Playa de los Pregnanos. I później tak naprawdę niewiele one wniosły w późniejszych sezonach, no bo w sezonie pierwszym, w odcinku z przegranymi, dowiedzieliśmy się, że nie lubią one Heather i uważają ją za żmiję. Wow, naprawdę nowość. W odcinku z szukaniem miliona dolarów, tak jak każdy inny, zostały omamione przez Justina. No nowość nie z tej ziemi. Wcale to nie jest tak, że Justin omamiał co drugą dziewczynę na wyspie. To nie, wcale, to praktycznie pomijmy ten fakt. Nie dostały się one do planu totalnej porażki i obserwowały wszystkich jako widzki. Dowiedzieliśmy się, że obie mają słabość do Trenta i nie podoba im się zachowanie Gwen, co później w odcinku z polowaniem na gwiazdę nie przeszkadzało im, będąc w jednym pokoju z Gwen, kiedy to ta nagrywała film na Heather, cisnąc po niej i, o ironio, zaskoczenie level master, ponownie Katie i Sadie nie dostały się do sezonu trzeciego tym razem. Więc ich kariera tak naprawdę kończy się na sezonie pierwszym, jedynym sezonie, w którym brały one udział. Uważam, że twórcy musieli wstawić takie postacie, aby nie było tak, że pierwsza obsada jest w 100% zdrowa na umyśle oraz jakkolwiek funkcjonuje. Wiecie, musiało się pojawić te słabe ogniwo. Jednakże ja osobiście nawet takie postacie jako Katie i Sadie napisałbym na nowo. Fakt, nie oczekiwałbym od nich jakoś dostania się gdzieś dalej czy nawet do połączenia drużyn, ale na podstawie ich wyjątkowo głupich zachowań można byłoby napisać gdzieniegdzie ciekawe wątki na kłótnie lub inne ich rozterki.